No a więc, wybory, wybory i po wyborach. Z tego co dostałem informacje, z takich wstępnych sondaży, to burmistrzem zostaje u nas ten kandydat, który obecnie spróbował urząd. Także zobaczymy. No według mnie, jak osoba, która ubiega się o drugą kadencję, to powinna dużo więcej teraz z siebie dać i dużo więcej pokazać. Ten kandydat miał inny program, ponieważ nie prezentował tego, co zrobi, tylko zaprezentował to, co robi. To też jest, no, inne, prawda? Może dlatego właśnie też wygrał. Typu tam jakieś place zabaw, siłownie plenerowe, no i jakieś tam też inne inwestycje. No i dług tam miasta też zniwelował, prawda? Jedni się wypowiadali, że fajnie, drudzy się wypowiadali, że a to kiepsko, no bo żadnych dotacji nie brał, nic nie robił. Była też taka akcja, że gdyby wyjść z tego długu dla miasta, to obciął pracownikom w urzędzie pensję. No i też się tam spotkał z nie tyle sprzeciwem, co z takimi, kurczę, pomrukiem, z takimi głosami, że czemu nie obetnie pensji sobie. Ja już dojeżdżam do pracy, także kolejne jakieś tam vlogi i nagrania już później. Jeszcze byłem pomóc wybrać telewizor 55-calowy 4K, taka była opcja. No i wiadomo, wybór Sony, LG, Philips, Sharp i tak dalej, i tak dalej. No, różne modele. I Samsung. Wybrałem spośród tych wszystkich Samsunga. Już mówię czemu. Jeden materiał puszczony, testowy. I z tych wszystkich, w tym najbardziej przejrzysty był obraz. Oczywiście według mnie powinno się kierować tylko i wyłącznie walorami nieestetycznymi, chociaż też się akurat mi podobał wygląd, czyli rama była srebrna w tym Samsungu, a nie czarna. No cena wzrosła tam parę złotych do góry, ale byli zadowoleni. A także walorami wizualnymi, czyli tak, żeby obraz konkretnego odbiorcy cieszył. Żeby nie było to, a fajnie wygląda, tylko po prostu, żeby obraz dla tej osoby był płynny. Oprócz płynnego obrazu, czyli odświeżania, żeby też dźwięk cieszył. Chociaż teraz to mówię, jak osoby docelowo będą oglądały telewizję naziemną, to nigdy nie będzie to ciekawe i każdy telewizor będzie dla nich dobry. Ale tu akurat nie, content z satelity wpłynął na to, żeby ten obraz był w porządku. No i oczywiście Netflix. No teraz już każdy telewizor jest ze Smart TV, także to było po prostu nieuniknione, żeby taki telewizor zakupić. Aczkolwiek jeszcze kolejna ciekawa kwestia, to był fajny designerski pilot teraz z tego rocznika 2018, który wprowadził Samsung. Podobny pilot był początkowo, ja widziałem jeszcze w LG, tylko że oczywiście pilot był plastikowy, grubszy. Też miał voice control i był taki bulwiasty, ale to widziałem tylko w LG. Teraz miałem okazję zobaczyć to w Samsungu. No i też zamontuję ten telewizor, także. No i różnica cenowa była niewielka, tam między 55 cali, a jeśli chodzi o rozmiar, to już 55 był dużo pokaźniejszy. Oczywiście mierzyliśmy odległość od telewizora i musiało być to między 50 a 55 cali, ponieważ było to tam 2 metry z hakiem bodajże do odbiornika. Chociaż to, dajmy na to 65 cali, to już jest 2,5 metra, prawda? Także osobiście mam z kanapy do telewizora około 5 metrów, około 3 metry tam z fotela, bądź też z krzesła, także trzeba będzie też 65 cali się zaopatrzyć, ale to myślę, że troszeczkę później.